Witam na kolejnej lekcji. Raz, dwa, 3D Design. Mam nadzieję, że troszkę już poznaliście program. Może nawet zaszliście dalej niż do miejsca, gdzie skończyliśmy ostatnią lekcję. Najważniejsze jest ćwiczenie, zabawa i praktyka. Po prostu bawmy się. Dziś poćwiczymy. Co poćwiczymy? Możemy poćwiczyć na przykład wycinanie. Wycinanie. Na przykład pattern, kopiowanie według jakiegoś wzoru. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić fajne rzeczy. Na przykład spróbujmy zrobić koło. Koło, nie wiem, na przykład rowerowe, czy koło do samochodu, czy koło do naszej zabawki. Na pewno zrobimy koło, które jest szprychowane, dlatego że nauczymy się przy okazji wielokrotnego powielania według osi. Według osi. Przesunąłem sobie teraz na punkt, żeby mieć punkt zaczepienia na skrzyżowanie naszej siatki. Myślę, że zaczniemy od opcji funkcji ekstrudowania. Podnieśmy sobie na 10 mm. Mamy w tej chwili fajny plaster. Powiedzmy, że jest to plaster gumy. Dzięki temu możemy zrobić na przykład oponę. Tak jak wspomniałem, nie chcemy obrócić, chcemy podnieść, powiedzmy, że 5 mm. Tak jak powiedziałem, chcemy zrobić koło rowerowe, na przykład. Zapewne znajdziecie za chwileczkę film, który zrobiłem z ekologicznym pojazdem. Myślę, że się Wam spodoba. Teraz zmniejszamy po to, żeby zrobić ramę koła, ale także, żeby stworzyć grubość opony. Myślę, że 8 mm, ale tutaj mieliśmy mieć 10. Zmienialiśmy rozmiar okręgu, pociągając z shiftem za jeden z narożników i zmieniły nam się wszystkie wymiary. Natomiast nie chcemy zmieniać wymiaru wysokości tego naszego krążka. Stąd moja poprawka, że 10 mm wysokości. Ale zmienił nam się rozmiar. Oj, przepraszam. Zmienił nam się rozmiar i w tej chwili przesuwamy sobie o minus 5, ponieważ zrobiliśmy, to koło jest mniejsze o 10 mm. Chcemy je usadowić po środku, więc mamy minus 5 i 5 mm. Dzięki temu, spójrzmy, mamy umiejscowione dokładnie w osi naszego dolnego koła. Myślę, że jeszcze jedną rzecz zrobimy, żeby nam to wystawało przy odejmowaniu. Zrobimy sobie milimetr grubsze, ale teraz obniżymy całość o 5 mm. Minus 5 mm. Proszę. Mamy dwa krążki. Teraz zrobimy z nich oponę. Wchodzimy na kombinację, subtract. Od dużego krążka odejmujemy mały krążek. Proszę bardzo. To jest nasza opona. Żeby stało się jej zadość. Oczywiście będzie to bardzo prosta opona. Możemy ją zrobić
nieco bogatszą. Natomiast myślę, że nie będziemy aż tak mocno szaleć. Zróbmy radius 2. Super. O-o. Zrobił nam się radius 60. Niechcący. Radius 2. Zaznaczamy sobie krawędź. Chwileczkę, musimy wyjechać z naszym krążkiem, z którego tworzyliśmy nasze kółko. Odjedźmy na chwileczkę, ono nam się jeszcze przyda. Natomiast my dzięki temu będziemy mogli zakończyć pracę nad naszą oponą. Proszę bardzo. Radius 2. Ale naszą wewnętrzną krawędź, żeby to bardziej przypominało nam jakąkolwiek oponę, żeby miało miękkie kształty, to zróbmy jeszcze wewnętrzny radiusik. Proszę bardzo. Żeby już nam w tej chwili przypominało to troszeczkę oponę, którą wydrukujemy sobie z gumy na przykład później. Zmieńmy jej kolor. Wchodzimy. Zaznaczamy element. Podświetla nam się pasek narzędzi. Wchodzimy na materiały. Możemy sobie zrobić... jaki materiał? Poly smoke. Nie, walnut. Nie. Rubber. Oj. Miałem jeszcze nadać kolor, przepraszam. Jeszcze kolor. Nie nadałem koloru. Opona jest z reguły czarna. Oj, coś ten rubber nam nie pasi. Poly smoke. Matowy plastik. Też taki nie za bardzo. Plastik. PVC. Poli. Nylon. Zróbmy nylon. OK. Nie traćmy czasu. Proszę bardzo. Mamy nasze koło. Ale teraz zrobimy do niego obręcz. Każda opona jest nasadzona na obręcz. Czyli zbudujemy w tym momencie nasze koło. Zmienimy mu rozmiar. Proszę bardzo. Skala. Nie chcemy skali. Dobrze. Zrobimy inaczej. Po prostu narysujemy drugie koło. Koło. Narysujemy drugie koło i to koło będzie miało 110 mm. Wtedy wypełniamy sobie wewnętrzną część koła. Proszę bardzo. Wyciągamy nasz element na... Jeżeli mieliśmy 10 mm grubość koła i zrobiliśmy filet na milimetr na dole i milimetr na górze, to tutaj zostanie nam obręcz 8 mm. Proszę bardzo. Coś nam uciekło? Nie. Nie udało się po prostu. Ale chwileczkę, jeszcze raz. Ekstrudujemy. Proszę, 8. Dziwne. Czemu nam się to połączyło? Zeskajpujmy się. Wyjdźmy. Teraz wyekstrudujemy.
8. Dziwne znów. Osiem. No dobrze. Nie wiem, o co chodzi. Ale nie będę dociekał. Pięćdziesiąt pięć. Tabulator. 10. Nie. 8. 8. Takie potrzebujemy. Pięknie. Mamy naszą. Początek naszej obręczy. Wyciągnijmy jeszcze jeden walec, cylinder i zróbmy mu grubość, średnicę, nie 110, 110 jest zewnętrzna, zróbmy naszej obręczy grubość 5 mm, może 4 mm, czyli zostanie nam 51 mm, oj za duży, 54, 53. 53 mm, czyli 106. Po 2 mm będzie miała grubość nasza obręcz. I teraz za pomocą odcisk subtract od naszej zewnętrznej odejmujemy wewnętrzną. Coś nam nie poszło. Jeszcze raz subtract. Ajajaj, już wiem, o co chodzi. Mamy mały problem. Stoi nam jedno na drugim. Musimy opuścić o 8 mm. Minus 8 przecież. O, teraz będzie dobrze. Teraz możemy sobie skorzystać z opcji subtract i wyciąć. Proszę bardzo. To jest nasza obręcz. Nasza obręcz, która ma w tej chwili za dużą wysokość. Dajemy jeden w górę. Ctrl Z. Jeszcze raz. Jeden w górę. OK. Zmienimy jej wymiar. Tu masz 8. Escape. Zobaczmy, jakie mamy koło. Escape. Osiem. No dobrze. Dlaczego tutaj mamy? Również 8. Powinniśmy mieć 6. I teraz obniżymy się o 1 mm. Nasza obręcz, znaczy nasza opona jest założona na obręcz. Myślę, że w tym momencie możemy zakończyć naszą lekcję, ale jeszcze na koniec nadajmy tej obręczy bardzo myślę intensywny kolor. Zróbmy czerwony, a może bardziej pomarańczowy. Okej. Okay.